tonie tęsknił za tym hałasem. Ja codziennie tęsknię. Nasz Chevrolet zaczyna już przypominać autobus. Dobra, idziemy przymierzyć. No i dobra, trzeba przyciąć teraz na wymiar. Kleimy, ściągamy i kolejny element zamontowany. Tu mamy też dorobione surówki. Musimy poprzecinać, dopasować, kleimy, nitujemy. Zaraz będzie autobus gotowy. Thank you.
Jesteś w telewizji YouTube. Dzień dobry. Adaś montuje już wał napędowy. No i zaraz zamykamy pokrywy na gotowo. Wydech ręczny, wszystko jest zrobione. Zaraz będziemy jeszcze produkować osłonę na silnik. Wykończymy lampy. I można robić dyskotekę. Myślę, że się nie pomyliłeś. Tutaj już dorobiliśmy drzwi, oczywiście jeszcze musimy poszlifować to. Robiliśmy to koncepcję taką, że zaginaliśmy wokół stali i dospawowaliśmy łuki. Teraz te łuki trzeba wszystkie wyszlifować. No i temat drzwi kierowcy mamy rozwiązany. Tutaj tyły już w międzyczasie zostały zamontowane. W tej chwili dorabiamy narożniki tylne. Prawy jest zrobiony, za chwilę zrobimy lewy. Tam już stoi tylny pas dorobiony, więc tak naprawdę powstają ostatnie elementy do naszej karoserii aluminiowej. Tylko
Pana go sobie założę. Teraz coś kupujesz. Dobra. Wał obudowy dorobiony. Działają, wszystko jest. Tak, masz fotel, się przestanowisz. Co tu stało na miejscu ustawić? Lewy dolny ruch, oczywiście wszystkie mikrony są na fazowaniu, ale trzeba zaszlifować te boki, te elementy wszystkie będą wykręcane lispami, po części drewno lakierowane, po części aluminium. Tak to było w tamtych czasach robione. No i co? Drzwi poklejone. Zostało nam szlifowanie wszystkich narożników. Prawo tylny narożnik zamontowany.
Teraz tylny pas montujemy. I się buduje autobus. Urody dopiero dają takie detale właśnie jak na przykład rączki do wchodzenia, które jednocześnie są balustradami. Genialność tego projektu nie urzeka. Tutaj już powstają elementy obudowy silnika. Tempe wierpo. Ale wybrał narzędzie po chwili. Bezbłędnie. Przed już mamy ponitowany, zaraz to oszlifujemy, wszystko wykończymy, poprzecinamy. Zostało nam sobie jeszcze lampy zamontować, ale już są garnki dorobione. No i generalnie plan jest taki, że jutro spróbujemy wyjechać tym wielkim samochodem przez tą małą bramę, więc jutro przychodzę do pracy w razie czego z młotami pneumatycznymi do kucia. Ta harmonia w rękę i jedziemy na miasto. Warszawa da się lubić. Mam już przygotowany, dorobiony cały zestaw wszystkich tych rączek, balustrad, ale są też rączki takie. Teraz ich nie będę rozpakowywał, później zobaczycie, to są tutaj chwyty. One są tak pod kątem, o. Do wchodzenia. Będzie pięknie. To się wykasuje. Nieważne, że nie widać, bo jest z tyłu. Będą robić elektrykę, zdejmą panel. O, ale ładna. Taka lista oznacza jedno, końcówkę. Tak naprawdę wczoraj wieczorem zrobiliśmy plan na zakończenie prac w autobusie przed oddaniem na zakłady autobusowe. Jak widzicie, dokonujemy ostatnich szlifowań. Mianowicie autobus cały jest pokryty aluminium, nitowany, ale również klejony. Każdy nit był fazowany ręcznie. Ubijany, a potem szlifowany. Dzięki temu mamy idealną powierzchnię. 3000 nitów poszło, słuchajcie. Skończyliśmy już lampy. Za chwilę założymy same szkła. Oczywiście na zakładzie do lakieru to będzie rozbierane. Zrobiliśmy osłonę silnika. Zaraz ją wykończymy i zamontujemy.
Zamontowaliśmy wszystkie balustrady, rączki, uchwyty. Musimy poczyścić jeszcze resztki kleju, poszlifować gniazda do końca w drzwiach. No i za chwilę wielka próba, czyli autobus wyjedzie przez tą małą bramę. Jest ok. Zakładamy przednie koła, bo już tył nam się tam blokował na centymetry. Chłopaki przez szyber dach obserwują. Tutaj robimy balans, żeby było lżej. Tu jest na 5 miejsca. O, żarówkę mogę wreszcie wymienić. Ale jak nie, jak wyjmiesz to, to już tego nie włożysz z powrotem. Ty, bo się wyprostuje. Seba, nie rób tak. Żarówkę? Bo mam od... A takaś duża jest. A centralnie to nam nie wyszło podparcie tego samego mostu. Żeby tylko go na bok nie bujnęło tego lewarka. Jak tam? Następny jak się złoży zaraz, to będzie problem. A jedno koło chociaż? Dobra, zobaczmy, że to brakuje. No zobaczmy prawie. Dobrze właśnie, że śniegu nie ma. No ale to nie padał, to u was śnieg? Nie. Zakręć tamte bok. Palcami i tylko zapalę. Jaki palcaj, człowieku? Maciek, 26 dostałeś. Tak, tak, 20. Tak, żeby nie być gołosłownym, to tam jest nas prześpić. Ale co, udało się. To najważniejsze. Teraz zakładamy fotel. Jest bileterka. I wyjeżdżamy. No i oczywiście dzieło cygana, czyli lew paliwa tu będzie. Super. Profesjonalna robota, nie? Jakby nie było. No. Zwijamy asfalt. Jadaj, kopię się jeszcze, jadaj! Nie, 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 patrz się na razie!
dwójka. Oczywiście auto będzie na bliźniakach i na nowych oponkach, no ale na razie tylko tak do transportu sobie zrobiliśmy. I teraz zaczyna się akcja cała. Dobra, teraz prawo. O, i wyprostować. To by było to, czy za mało? Czekajcie, mało chyba. Jak tak patrzę na centrum, to mało. Układ kierowniczy się denerwuje. Człowiek za murką! Biletu nie miał! Rzuć się mu koło! Kapowicz! No, ze względu na warunki garażowe nie mogliście zobaczyć lewej strony. Chujowo, to jeszcze chciałbyś wiedzieć. Pasażerom nie pada. Rozpędem. Dobra, próbujemy. Jedziemy. Może z lekkim. Prawo, lekko, lewo, lekko. Tak jak teraz nikt wskoczy na razie. Śmiało, śmiało. Śmiało, śmiało. Jedź. Nie, do przodu. Do przodu, do przodu i z rozpędu. Jedziesz. Dobra, teraz w lewo koła. No, na pewno trochę lewo, bo przód jest teraz przekoszony. Potocz się, masz metr. Dobra, prosto teraz. Prosto i teraz rozpędę musisz dać. Rozpędem będzie pod górę teraz, żeby belek nie zwinęło. Jadę kurwa, gdzieś! Mam rozpędu, nie wiem, czy co mam. Delikatny rozpędu, bo on musi wskoczyć. Masz taką deseczkę, żeby wskoczył. Dobra, na kantę. A ile mam się przeniesieć do tego? Metr, teraz już będziemy tylko powoli, staraj się jak najwolniej jechać. Już teraz będziemy do końca. Teraz powoli się rozpędu. Jak wskoczysz, teraz może mi tak średnio. Jak wskoczysz, to już mamy... Nie, kurwa, nie. Dawaj. Średnio. Dobra, stop. Bo tu jest wystarczy twoje na górze. Powoli jak dojedziemy do najazdu, to już będziemy mieli łatwiej, bo na razie nam nie spadło. To jak idzie? No na razie idzie. Idzie. Tu spód będzie ok. Przejdzie, prześwit mamy. Dobra, spada nam teraz z najazdu. Elegancko, nie? Dobra, to jak idzie?